Siema, z tej strony pijam, a to jest kolejny film z pamiętniczka z tej ligi. Tutaj również niestety nie będzie montażu, bo po prostu nie ma na to czasu. Mam nadzieję, że dobrze Wam płynie liga. Oczywiście w komentarzach możecie pisać, co ciekawego, drobne liście oraz ogólnie jak Wam się podoba liga. Bo ja szczerze mówiąc niezbyt dużo grałem w piłkarzyki od pory drugiego dnia. Dziś tam się bawiliśmy w jakieś party, bo jest to dość zabawne. Ale generalnie bardziej skupiałem się na ekspedycjach oraz po prostu na bieganiu map. Więc mój atlas na przykład w tym momencie wygląda w ten sposób: 114 map zestawionych. Zostawiłem na ten moment Lawalejka, na którym próbuję abusować hmm, Kiraka za pomocą raportów nieskończonych map. Wtedy szukam po prostu, który z questów daje mi to, żebym znalazł full stack kart. Draw pytam kartę na Headhuntera oraz na jakieś chaosy. Robię to totalnie dla zabawy, żeby zobaczyć, czy jest jakikolwiek w tym potencjał, bo zamiast Lawalejka powinna być tutaj inna mapa, mianowicie. Lawa Chamber, na, którą, na której dropią karty na Divine, ale niestety zamotałem się i zostawił mnie tą mapę, więc niestety tak to wygląda. Aktualnie mój Atlas wygląda w ten sposób. Jestem w tym momencie na siedmiu bramach. Biegam już z Growing Horse. Używam czasami Rastedów, czasami Poliszy, czasami jakieś Gildedy wpadnę jak mam jakąś lepiej rolniętą mapę, ale ja generalnie już biegam na jakieś tam większym pack size, żeby po prostu dropić więcej ekspedycji, więcej logbooków z ekspedycji, więcej ogólnie itemów właśnie z ekspedycji. Co do samego buildu, build już również przyszedł pewnego rodzaju upgrade'y. Mamy już wykraftowanego Boa. Jeżeli by ktoś chciał, to będzie link w opisie do poradnika od Jemisa, który właśnie kraftował takiego samego Boa. Jest już na dupie również erbika Headhuntera wykraftowane buty od droga, które są perfekcyjne, te 1 życie razy 2. wszystkie resy te jeden, tylko movement speed T2, i tutaj coś się zmieniło, raczej już nie, już jakiś Spider wleciał, wleciały jakieś tam leciutkie upgrade'y, i generalnie dodatkowo padł Jewel w tym miejscu, ale o tym będę opowiadał dużo więcej jeszcze w filmie, jak już będę ogólnie mówił o tym buildzie, bo to jest właśnie ten tech, o którym na samym początku nie chciałem zbytnio mówić i właśnie widzę, że nie rozdzielam, na przykład Divine Flesha, co jest dużym błędem, bo bardzo go potrzebuję, bo zwiększa moją przeżywalność. Ale na szczęście dopiero co to robiłem, więc nie ma tutaj jeszcze takiej tragedii z tym związanej. Więc jak najbardziej on powinien tutaj być, bo da on mi więcej defensywy, podniesie mi chaos resy oraz Elementy obrażenia będą właśnie wchodziły w te Chaos Reset. Więc to z upgrade'u tak generalnie build'u. Nie było żadnych ciał dropów, więc nie będzie żadnych shotów. Moje value na ten moment w samych itemach to 54 divine. Y. Dużo różnych małych rzeczy. Jak zawsze z ekspedycji jest tego naprawdę sporo typu chromatiki za dwa divine. Y. Jest generalnie dość dużo Małych rzeczy, które zbierają się w dość dużą kupę, i raczej byłoby dość szybko je sprzedać i na tym po prostu zarobić. Na tym moment nie potrzebuję divinów, chociaż może jakoś dość szybko będę to zmieniał. 54 to są same itemy, które zlicza ps Tego jest znacznie więcej, bo myślę, że w itemach, które leżą na sprzedaż, jest dodatkowe 20 divinów, kilka baz do dokończenia, do wykraftowania. Więc tak to wygląda w tym momencie jeśli chodzi o currency. Mogę wam pokazać mniej więcej jak wygląda mapping tym buildem w tym momencie. Będzie to raczej szybkie, dodamy jakikolwiek tańsze skarabę. Generalnie aktualnie biegam mapę mauzoleum, bo łatwiej tam się farmi altary, ale zacząłem również teraz farmić cmentarz z tego powodu, że ma fajny layout. Fajnie otwiera się legion. Ekspedycja też całkiem spoko się otwiera. Więc mapping tym buildem wygląda w ten sposób. No i wcześniej, jest to RF, tylko że taki RF na cały ekran. Chaosowy plus explode, więc w teorii tylko i wyłącznie biegamy. Na przykład w tym momencie już mogę zdjąć rękę z myszki z klawiatury, bo podki odpalają się automatycznie. Gdy są na full, bossing wygląda tym aktualnie w ten sposób. Nie jest najszybszy, może ma boss killer, ale robi swoją robotę. Również nie wiem, walki z iterem nie są jakieś super przyjemne, ale jest w stanie zabić, więc mniej więcej na tym blingie nie potrzeba. Nie jest to bosser, jest to typowy maper, który ma biegać szybko mapy. I po prostu mi Currency właśnie z clearumap. map. Więc tak to wygląda. I teraz wam pokażę ekspedycja, jak będzie pękać. Tylko zbieramy jeszcze trochę altaru, żeby podbić sobie quanta. Oraz rarity. rarity. może tam nic nie daje, ale skład daje nam bardzo, bardzo dużo. Oczywiście ekspresje dalej są deadly po zebraniu tak dużej ilości altarów. Moje rysy zupełnie już leżą na ziemi. Ale taka specyfika biegania map i używania wszystkich altarów, które są tylko przekładamy na EXPA często na to, żeby po prostu zrobić więcej przedmiotów. OK. Mapę można uzyskać zamkniętą. Klikamy sobie na środek, odpalamy. I tak wygląda klirowanie ekspedycji tym buildem. Ekspedycja zakończona, zbieramy itemy i po robocie. Szybki update. Tak jak mówię na początku, mam nadzieję, że dożywam Jaliga. Napiszcie w komentarzach, co on liście. Padajcie na streamki, już zobaczyć, jak się farmi, jak się robi currency. Oczywiście śmiechem, żartem. No i tyle. Dziękuję, że do oglądaliście. Mówił do Was pijam. Na razie.